Już wiemy, że trener poprowadzi GKS Katowice w kolejnym sezonie Plus Ligi. Proszę powiedzieć, czy ta decyzja była dla obu stron czystą formalnością? Dla mnie była formalnością, ponieważ czuję się związany z klubem i dla mnie jest to jakieś spełnienie moich ambicji zawodowych, bycie pierwszym trenerem w klubie plusligowym i bardzo się cieszę, że będę kontynuował swoją pracę w Katowicach dalej. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że ten sezon był bardzo wymagający dla wszystkich drużyn Plus Ligi, także GKS Katowice, że włożyliśmy wielki wysiłek w to, co osiągnąć w tym sezonie. Czy to było dla trenera największe zawodowe wyzwanie w całej karierze? No na pewno, bo byłem raz, że byłem debiutantem na tym poziomie rozgrywkowym. Dwa, że przed sezonem sytuacja była na tyle ciężka i skomplikowana, że musieliśmy wszystko to pospinać wraz z dyrektorem sportowym i prezesem, żeby GKS przede wszystkim mógł wystartować na poziomie rozgrywek plusligowych. Dopiero kolejnym problemem było to, żeby w tych rozgrywkach zaprezentować się dobrze i godnie. Myślę, że nam się to udało i zrealizowaliśmy swój cel już bardzo szybko, czyli to spokojne utrzymanie w grudniu. Na pewno kolejnym problemem były kwarantanny, które odbywały się w trakcie sezonu, bo na pewno to nie jest coś normalnego, że odbywamy dwie dwutygodniowe przerwy w trakcie sezonu. Dodatkowo mieliśmy problemy zdrowotne z kluczowymi zawodnikami, więc ten sezon był bardzo, bardzo skomplikowany, bardzo ciężki. Potem kończące się umowy w większości zawodników. Cieszę się, że zagraliśmy tak solidny sezon w tym trudnym momencie, bo na pewno nie było to łatwe wyzwanie. To dziewiąte miejsce, jakie zajęliśmy na koniec sezonu, pozostawiło mimo wszystko pewne rozczarowanie, bo liczyliśmy się do końca w walce o ósemkę i część kibiców z pewnością czuje pewien zawód, ale my powtarzamy, że patrzymy trochę na to inaczej. Co możemy powiedzieć tym, którzy czują, że mimo wszystko to jest, zakończyliśmy ten sezon pewnym rozczarowaniem? Dla mnie największą satysfakcją jest to, że GKS Katowice dalej będzie na poziomie Plus Ligi występował, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wcale to nie było takie pewne i wiele ludzi musiało włożyć ogrom pracy w to, żeby zapewnić GKS-owi byt, w tym sztab szkoleniowy, zawodnicy, którzy reprezentowali barwy Gieksy w tym sezonie. Uważam, że to jest zawsze kwestia spojrzenia na to, jak to wyglądało. Oczywiście mieliśmy bardzo dobry początek ligi, rozbudziliśmy bardzo duże apetyty w tym sezonie i gdzieś mieliśmy te swoje szanse, ale je po prostu sportowo zaprzepaściliśmy. Jeżeli ktoś by przed sezonem powiedział nam, że GKS wystartuje, zaprezentuje się na tyle godnie, że zajmie miejsce dziewiąte, to większość z nas brałaby ten wynik pewnie w ciemno. Natomiast stworzyliśmy zawodnicy, sztab szkoleniowy, wszyscy jeden wielki kolektyw, który dobrze rozumiał się na boisku i poza nim. Dzięki temu też i tej pracy, którą zawodnicy wykonali, byliśmy w stanie stworzyć takie warunki w tabeli, że każdy z nas miał ochotę na coś więcej niż tylko zwykłe utrzymanie, bo widzieliśmy swoją szansę w tym, żeby się w tych playoffach znaleźć. Niestety, tak jak wcześniej też kiedyś wspominałem, ten kalendarz przez COVID poukładał się nam tak, że było nam się bardzo ciężko przełamać z zespołami z górnej części tabeli. No i niestety zakończyliśmy ten sezon na dziewiątym miejscu. Jeżeli byśmy spojrzeli, że scenariusz tego sezonu byłby inny, że zaczęlibyśmy gorzej, a potem byśmy się wspinali na miejsce dziewiąte, pewnie byśmy to odbiór tego wyniku byłby inny. Natomiast patrząc też na to, jak nas odbierano, ten skład personalny zespołu i kto do nas dołączył, większość ludzi nie uznawała nas w roli faworyta do tego, żeby w ogóle się ścigać o
bycie w ósemce, tylko upatrowano nas gdzieś tam niżej. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie grać na wysokim poziomie, a część zawodników zagrała jedna z lepszych sezonów w swoich karierach, więc myślę, że możemy być zadowoleni. Natomiast koniec końców jakiś tam ten niedosyt jest, bo byliśmy bardzo blisko. Ten pierwszy debiutancki sezon w roli pierwszego trenera zespołu w Plus Lidze był z pewnością dla trenera czasem nauki, wielu lekcji, czasami także ciężkich, ale też i satysfakcji. Czy są jakieś takie osobiste przemyślenia i wnioski, którymi może się trener z nami podzielić po tym okresie? Co było powodem do zadowolenia, co jeszcze można poprawić na przyszłość? Przede wszystkim to, że relacje, które zbudowaliśmy w zespole między zawodnikami, zawodnicy między sobą, zawodnicy ze sztabem szkoleniowym, relacje, które mieliśmy, powodowały to, że tworzyliśmy zespół, który mógł być i był zagrożeniem dla każdego przeciwnika w tej lidze. I pracowaliśmy na ten wynik, który osiągnęliśmy wspólnie i wspólnie też przeżywaliśmy porażki, które nas też dotykały. Natomiast byliśmy zespołem, który walczył od początku do końca i myślę, że z tej strony pokazaliśmy się bardzo dobrze. Z tych stron wolicjonalnych nigdy nas nie brakowało na boisku i z tego możemy być bardzo zadowoleni. Z samych przemyśleń takich to właśnie to, że nie zawsze sama jednostka jest w stanie wygrywać mecze. W siatkówce liczy się kolektyw i zespół i my tym zespołem na pewno byliśmy. Było widać podczas tego sezonu, jak wiele serca wkłada trener w pracę z zespołem, ile emocji widać w trenerze podczas meczów, podczas spotkań. Czy jakie były momenty największej satysfakcji, największej dumy z siebie i zespołu w trakcie tego sezonu? No na pewno ja zapamiętam swój pierwszy mecz z Plus Lidze w roli pierwszego trenera w Suwałkach, bo pamiętam nawet ten moment w szatni, kiedy też rozmawiałem, że to jest szczególny moment dla mnie i że zawsze na pewno zapamiętam tą ekipę, która teraz w GKS-ie była, z którą miałem okazję debiutować w Plus Lidze. Na pewno ten mecz zapamiętam bardzo długo, bo wygraliśmy go 3-0 i był to dla mnie bardzo szczególny moment. Oczywiście no, tych momentów było wiele takich, z których moglibyśmy być dumni, bo i wychodziliśmy z kwarantanny i zagraliśmy koncert za chwilę w Radomiu i odwracaliśmy mecze jeszcze, gdy była publiczność, też taki fajny mecz z Nyszą z 2-0 na 3-2. Tych momentów, kiedy czułem ogromną satysfakcję z pracy, było bardzo dużo, ale też były momenty, w których było ciężko, natomiast i cały sztab szkoleniowy i zespół pracował na to, żeby wyjść z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy tam w styczniu. Teraz wszyscy patrzymy w przyszłość. Głównymi zadaniami każdego zespołu w tym okresie jest budowa składu na kolejny sezon i rozplanowanie przygotowania do kolejnego sezonu. Jak wygląda postęp naszych prac w tych dwóch aspektach? Na pewno trzeba powiedzieć, że w tym roku ten rynek transferowy ruszył bardzo, bardzo, bardzo wcześnie, co też miało wpływ na wiele sytuacji. Prawda jest taka, że my zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony jako zespół, więc zainteresowanie zawodnikami, którzy reprezentują w tym roku GKS, też było bardzo duże. Na pewno skład, który będziemy budować, będzie to skład na miarę naszych możliwości finansowych, bo GKS zawsze był klubem, w którym ważne były sprawy organizacyjne. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby skompletować cały zespół na przyszły rok. Mamy jeszcze parę pozycji, które są nieobsadzone, natomiast mam nadzieję, że jedno pozostanie niezmienne, że będzie to zespół, który będzie walczył od pierwszej do ostatniej piłki i będzie przynosił satysfakcję kibicom.